Cześć, witajcie, Jan Pasiński, Piwna Kompania. W dzisiejszym odcinku zabiorę Was do dwóch skalnych miast po czeskiej stronie granicy, ale położonych blisko Polski. Pierwsze z nich to słynne Altszpaskie Skalne Miasto, a drugie mniej znane, ale również widowiskowe wchodzi w skład Bromowskich Sten. Oglądajcie! Naszą dzisiejszą wycieczkę rozpoczynamy w Altszpachu, gdzie można powiedzieć leży chyba najpopularniejsze skalne, czeskie skalne miasto w Polsce. Ilość polskich turystów tutaj jest naprawdę, trzeba przyznać, że bardzo duża, ale trudno się dziwić, dużo zorganizowanych wycieczek. W sezonie również można dojechać kolejami dolnośląskimi prosto z Wrocławia. Teraz teoretycznie jest poza sezonem. Jeszcze od rana dzisiaj naprawdę solidnie padało, ale ludzi całkiem sporo się kręci. Również taka dobra uwaga i propozycja, żebyście kupili sobie wcześniej bilety, rezerwując je przez internet, wybieracie odpowiednią ilość osób, godzinę wstępu, co jest również istotne. No jeżeli przyjeżdżacie samochodem, to również rezerwujecie sobie przy okazji swoje miejsce parkingowe ze swoim numerem rejestracyjnym i przy przyjeździe tutaj podjeżdżacie pod szlaban i ten szlaban szczytuje Wam Wasze tablice i otwiera się od razu bezpośrednio. To tyle na wstępie, jeżeli chodzi o technikalia. Natomiast my zaczynamy tutaj naszą wycieczkę. Zielonym szlakiem przejdziemy się po okolicy. Jeżeli jeszcze czasu starczy, to może jeszcze wokół tego jeziorka po prostu przejdziemy się też niebieskim szlakiem. Póki co delikatnie słońce zaczyna wyglądać, bo od rana naprawdę solidnie padało. Wydawało się, że nic z tego nie będzie, no ale na szczęście póki co przestało i wszystko pięknie wygląda i pachnie też intensywnie igliwiem, bo jesteśmy, jakby nie patrzeć, w lesie. Także chodźcie na zwiedzanie Altszpachu. Tego materiału będę miał dla Was jeszcze jedną polecajkę z innego czeskiego skalnego miasta. Nie będzie to Teplickie, a część Bromowskich Skał, która położona jest całkiem niedaleko, a wydaje się, że jest dosyć mało znana, a jest również piękna, oferuje spektakularny widok, jest naprawdę łatwo dostępna. No i co również istotne, jest darmowy wstęp, co może Was również zachęcić. Także oglądajcie do końca, bo zobaczycie kilka naprawdę fantastycznych ujęć z drona. Turystyczny aspekt Altszpachu można powiedzieć, że został odkryty całkiem wcześnie, ponieważ już mniej więcej około 1700 roku, także bardzo szybko. Ale na większą skalę prawdziwy bunt turystyczny wybuchł tutaj dopiero po roku 1824, kiedy na tych terenach wybuchł pożar. Pożar całkiem spory, ponieważ można powiedzieć, że duża część tego lasu po prostu zniknęła, ale ułatwiła szykowanie tras turystycznych. No i po tym czasie właśnie rozpoczął się boom turystyczny na tych terenach i pamiątką po tamtych czasach, epoki również romantyzmu, ponieważ zwłaszcza w tamtym czasie stało się to miejsce bardzo popularne, są różnego rodzaju podpisy na skałach, także wypatrujcie w różnych miejscach, ponieważ ludzie, kiedy przyjeżdżali tutaj, chcieli właśnie zaznaczyć swoją obecność i podpisywali się. Są imiona i nazwiska osób, które kiedyś odwiedzały właśnie te Altszpaskie Skały. Także to taka ciekawostka, a teraz lecimy dalej. Powstałe na terenie Altszpachu szlaki zostały wytyczone przez barona Ludwika Karela Nadchernego po wielkim pożarze w latach 20. XIX wieku. Co ciekawe, dla pierwszych turystów w XIX wieku powstała tutaj nawet kawiarnia, a przy małym wodospadzie można było słuchać gry na harfie. Te niesamowicie ukształtowane formy skalne są pamiątką Pomorzu, które generowało kolejne warstwy osadów składające się z wapienia, piasku i organizmów. Gdy morze wyschło, a ruchy tektoniczne wybrzuszyły powstały piaskowiec, zaczęła działać erozja. Skały wystawione na działanie warunków pogodowych zaczęły wietrzeć. Przez następne miliony lat mróz, wiatr, upały czy deszcze wyrzeźbiły okoliczny teren, tworząc dzisiaj nam znane skalne miasta. Teraz
20-sekundowe ogłoszenie. Wracam na Patronite. Jeśli podobają Ci się nasze filmy z podróży i chciałabyś lub chciałabyś wesprzeć raz na miesiąc cegiełką rozwój kanału, to jest taka możliwość. Dostępne są 3 progi wsparcia z konkretnymi benefitami. Po szczegóły zapraszam Was na profil. Link znajdziecie w opisie filmu. Będziecie chcieli, to w Atruszpaskich Skałach możecie skorzystać z rejsu łodzią. Po takim małym jeziorku, które znajduje się wewnątrz faktycznie tych skał, ono leży na żółtym szlaku, kawałek za rozwidleniem z zielonym. Bardzo blisko, trzeba tylko podejść schodkami do góry, całkiem wysoko. No i również ważna informacja, bilet kosztuje 100 koron za osobę i płatność tylko gotówką. Kiedy byliśmy tutaj 7 lat temu, przepraszam, to właśnie również przepłynęliśmy się rejsem, łódką tutaj pod tym jeziorku. Robiło to całkiem fajne wrażenie, także skorzystamy również i tym razem. Chodźcie na rejs. Cały rejs łodzią trwa około 20 minut, ale trzeba doliczyć do tego czas oczekiwania na wypłynięcie z małego portu. W czasie rejsu kapitanowie snują opowieści i legendy o tym miejscu i sypią żartami na prawo i lewo. Trafić do wielkiego wodospadu, mierzącego 16 metrów wysokości, musicie skręcić w lewo przed wejściem do bramek biegnących do zakupu biletu na rejs łódką. Tutaj za mną najsłynniejsza formacja skalna w całym arczpaskim skalnym mieście, czyli skała Kochankowie. Mierząca aż 82 metry wysokości, już z tarasu widokowego wyglądała naprawdę majestatycznie, ale z dołu naprawdę wygląda fantastycznie. To malownicze jeziorko powstało, gdy woda naturalnie wypełniła teren dawnej piaskowni, stąd jego nazwa. Pętla, którą zrobiliśmy po skalnym mieście, zmieściła się mniej więcej w 2,5 godzinach. Nawet z tym naszym oczekiwaniem na łódki, na ten krótki rejs, który trwa około 20 minut, no i potem z powrotem, faktycznie odeszliśmy od zielonego szlaku kawałek tym żółtym, żeby jeszcze zobaczyć wielki wodospad, ale wróciliśmy z powrotem do punktu startu i tutaj, jeżeli będziecie jeszcze mieli ochotę, jest szansa zrobienia sobie dodatkowego spaceru wokół jeziorka, które jest na samym właśnie starcie trasy. Trasa wokół niego ma około 1,5 km długości, no i cały czas można powiedzieć, że obfituje faktycznie w pejzaże związane z tym jeziorkiem, co wygląda naprawdę bardzo ładnie.
tak kończy się nasza wycieczka po Atrszpanskim skalnym mieście. Okrążenie wokół jeziora zajęło nam jeszcze około 30-35 minut. Myślę, że jak najbardziej warto, zwłaszcza, że jest fajny punkt widokowy, chociaż akurat niestety zaczęło padać, ale poza tym nie mamy co narzekać, bo faktycznie ten najgorszy deszcz przyszedł od rana, no i pogoda nam po prostu się udała. Ale teraz, tak jak Wam obiecałem, chodźcie, słuchajcie, do jeszcze jednego czeskiego skalnego miasta, położonego niedaleko, a dosyć mało znanego. Drugie skalne miasto, które chciałem Wam pokazać, znajduje się nieopodal miasteczka Police nad Metui. Jest to część Bromowskich Sten, czyli Bromowskich Ścian. Łatwo tutaj traficie, gdy będziecie kierować się na kaplicę Matki Boskiej Śnieżnej, zwanej Gwiazdą, powstałą w 1733 roku. Szukać jakiegoś innego czeskiego skalnego miasta poza Atrszpachem, no to przychodzę z pomocą. Miejsce, w którym już byliśmy, z tego co kojarzę, jakieś 2 albo 3 lata temu, ale zrobiło na nas wtedy naprawdę duże wrażenie. No i dzisiaj również chcieliśmy tutaj wrócić. Mowa tutaj o tak naprawdę części Bromowskich Skał. Części, ponieważ ten okręg jest całkiem spory, ale w pobliżu taki bardzo charakterystyczny punkt znajduje się tutaj kaplica Matki Boskiej Śnieżnej, położona również na skalę z widokiem na całą dolinę. A kiedy już podjedziecie kawałek dalej, mniej więcej kilometr, na tak zwane, to jest chyba skalny teatr, to się nazywa, tłumacząc na polski, będziecie mogli cieszyć oczy taką przepiękną panoramą, która jest za moimi plecami. Teraz popatrzcie sobie na te widoki z wysokości drona, bo robi to jeszcze większe wrażenie. Warto również dodać, że to miejsce jest po prostu darmowe. Także to kolejny atut. No ale jeżeli chodzi o ten teren generalnie, on jest całkiem duży. I pamiętam, że kiedy my tu byliśmy poprzednim razem, zrobiliśmy sobie rundkę po całym tym skalnym mieście. I ono jest nawet całkiem wymagające, cała ta trasa spacerowa, a dodatkowo wiedzie naprawdę bardzo ładnym trasą, szlakiem przez las. Jest sporo tutaj skałek i nawet ta trasa z parkingu, która ma kilometr, może delikatnie ponad, jest usiana bardzo malowniczymi skałami. Zresztą odwrócę kamerę i zobaczcie sobie. W pobliżu Atrszpachu znajdują się 2 świetne restauracje, które mogę Wam polecić. Pierwsza z nich to Schweik, położona w miasteczku Mezimesti. Po szczegóły, czego możecie się tam spodziewać, odeślę Was do materiału z Gór Kamiennych. Link znajdziecie w komentarzu pod filmem. A druga restauracja położona jest zaledwie 5 km od Atrszpachu, do której trafiliśmy rano przed wycieczką, gdy jeszcze solidnie padało. Jeżeli będziecie w Atrszpachu albo w okolicach, no i będziecie szukać czegoś do przekąszenia, do jedzenia, no to słuchajcie, przychodzę z szybką polecajką. Bardzo blisko granicy, w miejscowości Zdonów, znajduje się knajpka, która nazywa się Kowarzowa Kobyla.
No i wpadliśmy tak naprawdę na szybko, na zupę po prostu, żeby raz się rozgrzać, ponieważ leje niemiłosiernie, a dopiero za chwilę jedziemy do Atrzpachu i mam nadzieję, że do tej godziny mniej więcej to jakoś przejdzie ten deszcz. Także wpadliśmy po prostu na zupkę. Menu jest dosyć krótkie, ale wygląda naprawdę bardzo solidnie i smacznie. Jeżeli chodzi o zupkę, to dzisiejsza polewka to po prostu można powiedzieć, że bulion, ale bardzo wyrazisty, soczysty, fajnie doprawiony, mocno również jarzynowy, to jest wyczuwalne, seler naciowy, zielona cebulka, pietruszka i do tego dosyć niestandardowy makaron. Miejsce naprawdę trzeba przyznać, że bardzo fajnie się prezentuje. O tej godzinie jeszcze pusto, ale wczoraj byliśmy tu w godzinach popołudniowych i nie mogliśmy się dostać. Tyle było osób. Już teraz nawet widzę, że na stolikach są rezerwacje. Więc jeżeli będziecie w okolicy, to warto to wziąć pod uwagę, jak również fakt, że można płacić tylko gotówką. Tak zakończyła się nasza podróż po tym pięknym fragmencie Czech. Mam nadzieję, że cały materiał Wam się podobał. Jeżeli tak, pamiętajcie, łapka w górze i do zobaczenia w trasie. Hej!